Siema, z tej strony Akua i zapraszam na Pokenewsy. Jak co tydzień zaczynamy od update'u ligowych wydarzeń, które są w waszej okolicy. Jak widzicie, coraz więcej League Challenge, League Cupów. Mamy też, przypominam, turnieje VGC, które jak widzicie, jak na razie są w Warszawie. Ja bardzo serdecznie namawiam inne sklepy, żeby się zdecydowały w całej Polsce, bo fajnie by było, gdyby scena VGC bardziej się rozrosła tutaj u nas. I jak widzicie, mamy też już wyznaczone Gdańsk Regio. Już mamy tutaj wszystkie eventy podpięte. Jeżeli wejdziecie na Events Pokémon, tam możecie sobie wejść w link i zobaczyć, jakie eventy są podpięte pod Regionalsy w Gdańsku. A jak już mówię o Regionalsach, to chciałabym was poinformować, że na Arcanine są jeszcze wolne miejsca dla TCG, dla osób, które by chciały zagrać. Okazało się to dosłownie przez przypadek. Wczoraj chciałam sprawdzić tylko Arcanine i były jeszcze jakieś wolne miejsca. Więc jeżeli nie załapaliście się w trakcie wypuszczenia pierwszej fali biletów czy drugiej fali biletów, to sprawdźcie, czy jeszcze może miejsca są dostępne. Całkiem możliwe, że już nie, ale może a nuż 2 czy 3 osoby jeszcze się załapią. Powodzenia! Nowe karty z dodatku Shining Treasure EX pojawiły się w internecie. Jak widzicie, mamy Riolu i mamy Lucario w wersji Shiny. Piękne, żółte pokemonki. W ogóle jaka jest wasza ulubiona wersja Shiny? Lubicie żółte Shiny, czy na przykład różowe, czy na przykład niebieskie? Ja na przykład bardzo lubię Umbreona. Shiny Umbreon to jest chyba jeden z moich ulubionych pokemonów Shiny. A wasz? Piszcie w komentarzu. Jeszcze tutaj, jak widzicie, mamy Skytera i jego ewolucję też w wersji Shiny. I tutaj właśnie są kolory różowo-zielono-żółte. Więc nie wiem. To akurat nie moje klimaty. Wolę jednak tego żółtego Riolu i Lucario. A waszym zdaniem, które karty z tych 4 przedstawionych są najfajniejsze? Pokémon X NHK Symphony Special Orchestra. Był taki koncert przed Mistrzostwami Świata w Yokohamie. Można było wejść na niego bez żadnych rezerwacji. Oczywiście zakupić bilet. I kochani, ten koncert jest już dostępny w pełni na YouTubie oficjalnym Pokémon Company. Więc jeżeli lubicie muzykę orkiestrową, jeżeli lubicie filharmonię, to zapraszam was serdecznie na YouTube'a Pokémon Company i obejrzyjcie sobie ten koncert. Warto! Tutaj, kochani, podaję wam tajny kod, dzięki któremu zdobędziecie Pokémon TCG Live tego super Pikachu ze Scrappy Spark. Otrzymacie też deckbox i koszulki takie, jakie widzicie na ekranie za 2024 rok, za Championship Series. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, jeżeli podobają wam się takie fajne smaczki, takie promokarty, to zapraszam na TCG Live, piszcie sobie kodzik i korzystajcie ile możecie. Pojawiła się nowa piosenka Hatsune Miku z płyty Voltage. Tym razem, jak widzicie na arcie, jest to piosenka dla Pokémonów Psychic i jest to piosenka o tytule Feelings and Emotions i jest stworzona przez Kei Mochizuki. Więc jeżeli chcecie znaleźć piosenkę, zapraszam na YouTube Kei i wysłuchajcie jej. Polecam. Nowe pluszaczki Pokémon Center. Tym razem mamy Flittle i Farigirafa. Czy Flittle jest piękny? Ocencie sami. Farigiraf też jest bardzo ciekawy. Niestety nie mam rozpiski, jakich są rozmiarów. Będą one dostępne w Pokémon Center Japan od 18 listopada. Jesteście zainteresowani takimi pluszaczkami? Są dość ciekawe. Ale jeżeli nie lubicie nowych Pokémonów, to tutaj coś dla fanów starego, dobrego Hoenn. Jest to Mudkip w ubranku, a dokładniej w piżamce, którą można mu ściągnąć. i podobno też gra. Ma jakieś dźwięki w środku, albo można mu je nagrać, bo jest to pluszaczek z Build-A-Bear z USA, więc tam właśnie samemu sobie tworzycie pluszaczka, samemu sobie możecie nagrać dźwięk na tego pluszaczka i mieć na przykład takiego Mudkipa mówiącego waszym głosem. Bo czemu nie? Pojawił się leak na temat wydarzenia w Scarlet and Violet, który dotyczy Laprasa. Podobno 1 grudnia, tak jak zresztą pisze na plakacie, może pojawić się wydarzenie właśnie związane z Laprasem i jest to wydarzenie w naszych głównych grach. Co my tutaj jeszcze mamy? Jedynie co, to mamy napisane, że będzie ono całkiem prawdopodobne 1 grudnia i jak na razie tyle. I wiemy też oczywiście, że Lapras został zapowiedziany w DLC Indigo Disk, więc w sumie może to nie być zaskoczeniem. Poczekamy, aż wyjdzie DLC i wtedy zobaczymy, czy to wydarzenie okaże się prawdą. Od 14 listopada będziecie mogli trafić na Onixa w Pokémon Sleep. Czy jeszcze gracie w Pokémon Sleep w ogóle? Bo mi jakoś tak się gra znudziła, ale widzę, że coraz więcej update'ów się pojawia, coraz więcej Pokémonów możecie złapać przez sen, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to Onix i Steelix będą dostępni na jednej z wysp śpiących. Natomiast kolejne wydarzenie, przepraszam za pikselozę, niestety nie mam lepszego zdjęcia, odbędzie się 20 listopada i wówczas wydarzy się tydzień Eevee. I będą się one respawniły częściej niż teraz, więc jeżeli brakuje wam cukierków do ewolucji, jeżeli brakuje wam w ogóle Eevee, to macie szansę przespać tydzień i zdobyć więcej cukierków i więcej tego Pokemona. Powodzenia! Jeżeli pijecie kawę zimą, jeżeli lubicie sobie po mieście przejść, na przykład idąc do szkoły, idąc do pracy, kupić gorącą kawę i zawsze was parzy w paluszki, w rączki, to tutaj Pokémon Center, a w zasadzie My Nintendo przychodzi na ratunek z pokrowcem na kubeczek z detektywa Pikachu. Za 500 Platinum Pointsów, czyli tych specjalnych punkcików, które zbieracie na My Nintendo, możecie zakupić taki właśnie oto izolator cieplny, żeby nie przygrzać sobie w paluchy gorącą kawą, gorącą czekoladą. Jesteście zainteresowani? Jak na razie niestety jest to dostępne w USA i w Kanadzie. Miejmy nadzieję, że tutaj w naszym europejskim My Nintendo też się pojawi. Pojawiły się nowe leaki dotyczące rajdów w Pokémon GO na ten tydzień. Jak widzicie, od 9 listopada do 16 listopada będziecie mogli rajdować Virizona. Będzie on też dostępny w wersji Shiny, a takim przedsmakiem do Garchompa, do Mega Garchompa był 11 listopada, ale rajdy są dostępne od 12 do 16, więc jeszcze macie szansę zdobyć Mega Garchompa, też w wersji Shiny. Fashion Week wraca do Pokémon GO. Jak widzicie, pełno Pokémonów w czapeczkach, w okularkach, w ubrankach, a tutaj pełna rozpiska, co nas czeka. Od 15 do 19 listopada możecie zdobyć miliony Pokémonów w czapeczkach, szczególnie ten Diglecik mi się podoba. Bardzo mi się ten Diglecik podoba. Będzie on dostępny w One Star Rajdach, natomiast trójgwiazdkowe rajdy mają dla nas na przykład Butterfree, czy też Dragonite'a w okularkach. Kirillę już w czapeczce znamy, już była ona dostępna wcześniej w innych eventach. Na dziko też będziecie mogli spotkać tego wspaniałego Digleta. Mamy też Woopera w czapeczce, jak one się nazywają? W Bini. Bini, tak się te czapeczki nazywają. I mamy też inne różne właśnie w field researchach, w 5-kilometrowych jajuchach będziecie mogli zdobyć dużo Pokemonów w czapeczkach, w ubrankach różnych. Mamy podwójne cukierasy, no, wszelkie różne bonusy, które oczywiście zdobywamy za wszystkie eventy. Mamy też nowe ubrania dla naszych awatarów, więc też warto na to spojrzeć. Powodzenia życzę Wam w łapaniu tego wszystkiego i później pochwalcie się, jakie macie Pokémony w ubrankach. I jeszcze jeden news dla fanów Pokémon GO, szczególnie dla kompetytywnych graczy. Jeżeli jesteście zainteresowani grą kompetytywną, to już u nas w Polsce można organizować turnieje Pokémon GO w sklepach, w których też są organizowane na przykład turnieje TCG czy VGC, więc jeżeli Wasz sklep, jeżeli mnie jakiś sklep ogląda, jest zainteresowany, to biegnę z pomocą, możecie zgłosić turniej. Musicie oczywiście zrobić egzamin organizatora, jeżeli chodzi o takie turnieje, ale myślę, że bez problemu można zacząć powoli organizować i rozkręcać scenę turniejową Pokémon GO. A jak już o Pokémon GO mowa, ogłoszono, ile zarobiono na Pokémon GO Fest. Zobaczcie na te pieniądze. Zobaczcie na te kwoty. Ekonomicznie całe GO Fest, czyli wszystkie 3 lokacje w Nowym Jorku, w Londynie, w Osace. Kochani, $300 milionów zarobionych z tych wszystkich eventów łącznie. W porównaniu tutaj na przykład jest porównanie do UEFA Champions League 80 milionów, porównanie do Eurowizji 66 milionów, porównanie do koncertu Taylor Swift 48 milionów. Taylor Swift jest popularna, bardzo popularna. Niesamowite. I mamy też snapshoty, jeżeli chodzi o dane lokalizacje, więc w Nowym Jorku, jak widzicie, połowa z tej kwoty została zebrana. 74 000 graczy, 74 000 biletów sprzedanych, z czego 58% graczy to osoby w wieku między 27 a 44 lata. Średnio gracze wydali około $800 na ten event. Duże pieniądze tak naprawdę. Jeżeli chodzi o oczywiście tutaj zebranie tak naprawdę turystów, tu 21% osób w ogóle nie było w Nowym Jorku, tylko było spoza. Bardzo dużo Pokemonów zebranych, 35 milionów Pokemonów złapanych w samym Nowym Jorku, słuchajcie. 18,6 mil średnio przeszedł gracz na tym evencie. Mil. Mile sobie pomnóżcie razy 1,2 i wyjdą Wam kilometry, więc myślę, że dość sporo tego się przeszło. Mamy tutaj jeszcze rozpiski oczywiście dla Londynu, mamy rozpiski dla Osaki. W Londynie jest to 46 milionów funtów. Też tutaj 60% graczy było w wieku między 25 a 44 lata. To są bardzo ciekawe statystyki, słuchajcie. Tak naprawdę w Pokémon GO grają starsi gracze. Dzieci z lekka mniej. Może też dlatego, że to są dość duże eventy, na które trzeba pojechać i tak naprawdę mieć jakieś fundusze, żeby pojechać na te eventy. Bo jeżeli jest się oczywiście miejscowym, no to tutaj nie ma problemu, można spokojnie brać udział w takich imprezach. Średnio wydane 430 funtów przez jednego gracza, 34 miliony Pokemonów złapanych, 41 kilometrów w nogach, więc też sporo. W Osace tylko 27 km w nogach na przykład, 21 milionów Pokemonów złapanych, $11 milionów wydanych na shoppingu, $300 średnio osoba tam wydała na tym wydarzeniu. I tutaj mamy napisane, że 78% było ze wszelkich miejsc w Japonii, z różnych prefektur, natomiast 2% osób było tylko z zagranicy. To jest bardzo ciekawa statystyka. Więc jak widzicie, główne wydarzenia takie Pokémon festowe w Japonii są tak naprawdę dla Japończyków, a tutaj większość z nas albo zalicza Londyn, w Europie. Jest to w sumie logiczne. I większość się zjeżdża do danego kraju. Tak samo w USA większość zjeżdża po prostu z całego USA do Nowego Jorku. Zobaczcie sobie jeszcze raz te statystyki, gigantyczne kwoty. Mam nadzieję, że jeszcze Pokémon GO będzie się rozwijać w tym kierunku i za rok będzie jeszcze lepiej, jeszcze więcej, szczególnie kilometrów w nogach. W Malezji otworzono Pokémon TCG Akademię. Jest to bootcamp dla osób zainteresowanych grą Pokémon TCG. Jest to bootcamp dla osób, które są już na uniwersytetach, czyli dla dorosłych lub też dla osób w koledżu. O co tutaj chodzi? Ogólnie jest to bootcamp, który ma uczyć przede wszystkim logicznego myślenia, strategicznego myślenia, oczywiście uczyć gry w Pokémon TCG, żeby podnieść swoje kompetencje, jeżeli chodzi o grę kompetytywną. Oczywiście jak stworzyć lepszy deck dla siebie, dla własnych celów. Ogólnie są też tam turnieje wewnętrzne, są oczywiście nagrody dla uczestników. Myślę, że jeżeli w innych krajach pojawi się coś takiego jak Pokemonowa Akademia, to na pewno znajdą się też chętni. A jak już mówimy o nagrodach, proszę Państwa, oto zwycięzca ETBK z zeszłego tygodnia. Gratuluję bardzo, dziękuję bardzo, że napisałeś o swoim ulubionym paradoksie, jest nim Iron Thorns. Ja też bardzo lubię Tyranitara, więc nie dziwię się, że Ci się podoba też w futurystycznej wersji. Napisz do mnie, skontaktuj się ze mną albo na Instagramie, albo przez e-maila i dogadamy się z przekazaniem Twojej nagrody. Gratuluję jeszcze raz. I reszcie też bardzo dziękuję za komentarze i za obejrzenie mojego filmiku z Jakubem Kołodziejem. Zapraszam też na jego kanał, ponieważ tam się pojawiła też kolaboracja ze mną. Otwieraliśmy wspólnie Booster Boxa. Zobaczcie, ile fajnych dropów tam trafiliśmy. Na dzisiaj, kochani, to wszystko. Dziękuję Wam i do zobaczenia za tydzień.